W ostatnich filmach sporo mówiliśmy o pomysłach i kreatywności. Teraz czas przejść do pomocnych narzędzi. W tym filmie pokażę Wam różne strony fotograficzne, które będą pomocne dla każdego fotografa. Jedziemy ze wstępem i zaczynamy odcinek. W materiale przedstawię Wam strony, z których sam najczęściej korzystam. Dotyczą one różnych aspektów fotograficznych. Z pewnością takich miejsc w sieci jest o wiele więcej i ja o wszystkich mogę nie wiedzieć, więc dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, jakie strony jeszcze znacie, które będą właśnie pomocne dla różnych fotografów, dla różnych osób. Podzielmy się wzajemnie swoją inspiracją i miejscami w sieci, które warto polecać. A teraz jedziemy z pierwszą stroną. Przeszliśmy już do komputera i teraz pokazuję Wam pierwszą stronę. Jest to strona, którą znam już praktycznie od początku mojej przygody z fotografią i była bardzo pomocna, szczególnie wtedy, kiedy uczyłem się błysku. Jest to strona strobox.com i tutaj na tej stronie znajdziemy wiele różnych fotografii, które są pokazane również z perspektywy backstage'u, z perspektywy tego, jak autor wykonał zdjęcie od strony technicznej, od strony oświetlenia. I przykładowo wejdziemy sobie w jakieś zdjęcie, powiedzmy, że to, i zobaczcie, mamy zdjęcie i mamy całe ustawienie światła i tutaj również jest opisany często właśnie sprzęt, jakiego autor użył, więc możemy podpatrzeć sobie całą technikę pod kątem właśnie ustawienia światła, ale również parametrów ekspozycji, ogniskowej, czy sprzętu, jaki autor użył do wykonania danego zdjęcia. I tutaj znajdziemy mnóstwo różnych zdjęć przeróżnych kategorii, czy to fotografia produktowa, czy fotografia portretowa. Także każdy znajdzie coś dla siebie. I zobaczcie, jest tutaj 674 strony. Kopalnia wiedzy i warto sobie przeanalizować, pozapisywać jakieś ulubione zdjęcia i później próbować odwzorować dane ustawienie światła w praktyce. I zwróćcie uwagę też tutaj, że możecie sobie wybrać kategorię tych zdjęć, które tutaj się mają wyświetlać. Na przykład jeżeli się interesujecie fotografią ślubną, to zaznaczycie tylko fotografię ślubną. Tutaj możecie również wybrać modyfikatory światła. Także możecie sobie jeszcze dodatkowo wprowadzić taką segregację i oczywiście również możecie dodawać swoje zdjęcia tutaj za pomocą Add Photo. I one też tutaj się pojawią na tej stronie. Także warto śledzić tę stronę, warto sobie zerkać, szczególnie jeżeli szukacie inspiracji na ustawienie światła na Waszym planie zdjęciowym. Kolejna strona jest bardzo pomocna, szczególnie dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak dane parametry wpływają na zdjęcie, jak dana ogniskowa wpływa na tło i po prostu przeanalizować wszystko od strony technicznej. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy postać, tutaj mamy za nią tło i możemy sobie regulować ogniskową, możemy regulować sobie osobę od tła, możemy zmieniać sobie tło i wówczas możemy zobaczyć, jak parametry konkretnej ekspozycji, jak oddalenie od tła, jak zmiana na przykład przysłony wpływa na daną fotografię. Możecie sobie ustawić tutaj rodzaj matrycy, możecie sobie ustawić, jaki to ma być kadr, czy ma być to portret, sama twarz, czy może plan pośredni, czy cała sylwetka. Możecie sobie również wybrać odległość od tła i w ten sposób można zrozumieć parametry ekspozycji i zależności, które występują w fotografii. Strona jest bardzo pomocna, szczególnie dla właśnie początkujących fotografów, którzy próbują opanować te wszystkie parametry i lepiej to zrozumieć, bo można sobie usiąść przed komputerem, wszystko poklikać i później przetestować to w praktyce. Możemy nawet wybrać sobie rodzaj matrycy, a nawet możemy tutaj wprowadzić swój aparat. Jej zaletą również jest to, że jest w całości po polsku, więc nawet jak ktoś nie zna dobrze języka, no to bez problemu się tutaj odnajdzie i powprowadza sobie wszystkie parametry i może poeksperymentować właśnie z fotografią. Tu też widzicie, jak się zmienia na przykład płaszczyzna ostrości. Mamy wszystkie parametry elegancko rozpisane, a dodatkowo wszystko widzimy tutaj na zmieniającej się tej grafice, tej fotografii, można powiedzieć. Więc myślę, że ta strona będzie przydatna dla wielu osób, bo pomoże zrozumieć te wszystkie zależności fotograficzne. W pierwszym punkcie pokazywałem Wam stronę strobox.com, gdzie widzieliście różne diagramy oświetleniowe i zdjęcia, które właśnie taką metodą zostały wykonane.
Jednak jeżeli chcecie stworzyć własny taki swój diagram, to nie ma problemu. Jest również taka strona. Ja często właśnie gdzieś tam na filmach czy na blogu prezentuję różne diagramy oświetleniowe, pokazuję jak ustawiałem światła za pomocą właśnie tej strony. Bo wchodzimy sobie na tą stronę właśnie, Lighting Diagram Creator, i tutaj możemy za pomocą prostej takiej aplikacji internetowej zbudować sobie swój plan zdjęciowy. Możemy sobie dodawać poszczególne elementy, na przykład wprowadzić jakąś lampę, możemy ją przesuwać, możemy zmieniać jej kąty, położenie i w ten sposób tak jakby nanieść na ten szkic własny plan oświetleniowy. Jak widzicie, możecie sobie dodać postaci, różne elementy, czy to ściana, czy tło, czy blendy, no, do wyboru, do koloru, różne modyfikatory światła oczywiście są też dostępne. Możecie sobie zbudować swój własny plan zdjęciowy i pokazać go innym osobom, żeby zrozumiały, jak ustawiliście światło w danym zdjęciu. Ta strona jest bardzo pomocna właśnie do dzielenia się taką wiedzą, takimi informacjami o kreowaniu światła na Waszym planie zdjęciowym. Teraz wyczyścimy sobie ten diagram, jeszcze Wam pokażę, jak można łatwo wszystko zbudować. Klikamy sobie w tło, wstawiamy sobie tutaj osobę, przesuwamy ją tutaj. Wszystko bardzo prosto się odbywa, także myślę, że każdy sobie poradzi. Klikamy w aparat, ustawiliśmy osobę pod kątem, więc tutaj sobie klikamy na strzałkę i sobie ustawiamy mniej więcej w ten sposób. Błyskaliśmy na przykład za pomocą Beauty Disha, więc sobie tutaj przeciągamy i obracamy go pod kątem, w jakim padało światło. No i jak stworzymy taki diagram swój oświetleniowy, można dodawać jeszcze oczywiście inne elementy, to wystarczy tutaj najechać na eksport i wyeksportować do PNG, JPG lub jako link do strony. Cały proces jest skończony i już możecie podzielić się ze światem swoim diagramem oświetleniowym. Następna strona będzie pomocna dla osób, które lubią color grading, czyli taką korekcję kolorów, w której dodajemy jakieś wybrane barwy do cieni i do jasnych partii obrazu. I tutaj mamy stronę od Adobe i dzięki niej możemy bardziej zrozumieć, jak łączyć kolory ze sobą, żeby one dobrze wyglądały na zdjęciu. Dajmy sobie tutaj najprostszy taki diagram, takie koło dopełniające, czyli mamy dwa kolory. I na zdjęciu powinny znajdować się zazwyczaj oczywiście, to nie jest jakaś sztywna reguła, ale jak dokonujemy na przykład color gradingu, to będzie bardzo pomocne. Dwa kolory, które się wzajemnie dopełniają. Na przykład niebieski, jak widzicie, będzie dopełniał się z takim odcieniem żółtego. Na przykład czerwony będzie się dopełniał z takim zielonkawym kolorem. I w ten sposób możecie bardziej zrozumieć zależność pomiędzy tymi kolorami, jak one się łączą i dzięki temu później na Waszych fotografiach będziecie tak mogli skomponować kolory, czy na przykład tak wykreować oświetlenie, żeby te kolory dwa wzajemnie do siebie pasowały. Oczywiście to jest tylko taka wskazówka i to jest narzędzie pomocne, szczególnie dla osób, które dopiero gdzieś tam uczą się łączyć te kolory ze sobą, bo dzięki temu zrozumiecie, jak dobierać do siebie kolory, żeby one fajnie później prezentowały się na zdjęciu. I oczywiście możemy tutaj sobie też później wczytać te wszystkie barwy, pobrać ten kod i wstawić go do Waszego programu graficznego, czy do Lightrooma i zastosować na Waszych zdjęciach. Jak wiecie, ostatnio założyłem podcast. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego nowego kanału, to koniecznie zróbcie to klikając tutaj. To jest nowy kanał właśnie z takimi audycjami radiowymi, ale przechodząc do rzeczy. Tam wspominałem o stronach, na których można sobie zobaczyć zdjęcia wykonane danym sprzętem i jak chcecie na przykład kupić sobie dany obiektyw, dany aparat czy dany zestaw, to na takiej stronie możecie wpisać ten sprzęt i wyświetlą Wam się zdjęcia, które zostały wykonane dokładnie tym sprzętem. I tu jest jedna taka strona. Tych stron jest więcej, ja je zalinkuję. Oczywiście te wszystkie strony z tego całego odcinka znajdują się w opisie pod tym filmem. A jeżeli chodzi o tą stronę, no to tutaj mamy taki przykład. Na przykład możemy sobie wybrać aparat. Proszę bardzo, Canon. I tutaj mamy całą listę różnych modeli. Ja fotografuję Canonem 5D Mark III i już mam zdjęcia wykonane Canonem 5D Mark III. I tutaj możemy dodatkowo wprowadzić jeszcze jakieś parametry, które nam przeselekcjonują to wszystko. Mamy tu też podane parametry ekspozycji oraz obiektyw, jaki został użyty. Więc możemy łatwo sobie odnaleźć zdjęcia ze sprzętu, które na przykład chcemy kupić, żeby zobaczyć, jak on się sprawuje w praktyce, przy różnych parametrach, przy różnych obiektywach, czy na przykład jak chcemy sobie kupić wybrany obiektyw, no to również nie ma problemu. Tutaj sobie najeżdżamy na Canona i mamy po raz kolejny listę różnych obiektywów. Oczywiście tych stron jest więcej, ja je zalinkuję wszystkie
w opisie do tego filmu i tam bez problemu myślę, że odnajdziecie jakiś sprzęt, który Was interesuje i poglądacie sobie przykładowe zdjęcia, jakie zostały nim wykonane. Kolejna strona jest bardzo przydatna dla osób, które planują swoje sesje zdjęciowe w złotej godzinie. W jednym z moich filmów o aplikacjach na telefony pomocnych dla fotografów, znajdziecie go tutaj, wspominałem o takiej aplikacji, która pokazuje, kiedy się zaczyna ta złota godzina, kiedy się kończy i ogólnie możemy sobie monitorować rozkład tego słońca i zaplanować sesję zdjęciową tak, żeby idealnie się wstrzelić w te najlepsze godziny. Jest również taka strona internetowa i ją również warto mieć tam gdzieś zapisaną, bo jak siedzicie sobie przed komputerem, planujecie taką sesję, no to możecie sobie tutaj wejść i wybrać swoją lokalizację i powiedzmy, że mamy sesję zdjęciową w Lublinie, więc sobie tutaj klikamy i tutaj jest podane, o której się zaczyna ta złota godzina. I dzięki temu możemy sobie szybko sprawdzić i zobaczyć, o której warto się pojawić na wybranym miejscu, żeby wstrzelić się w tą idealną godzinę. Ja jednak polecam zdecydowanie bardziej korzystać z tej aplikacji, którą polecałem właśnie w tamtym filmie, który wcześniej się tutaj pojawił, bo tam jest ten wykres jeszcze bardziej dokładny i możemy sobie jeszcze lepiej zaplanować całą sesję pod kątem właśnie światła. Ostatnia strona, a właściwie może sposób wyszukiwania zdjęć, jest bardzo pomocny dla osób, które uczą się obróbki zdjęć bądź szukają różnych pomysłów na obróbkę zdjęć. Ja sam do dzisiaj często korzystam z tej metody. I w opisie do tego filmu zalinkuję Wam do takiego katalogu na Pinterestie, w którym zapisane jest wiele zdjęć przed i po obróbce i dzięki temu będziemy sobie mogli podglądnąć, jak wyglądało surowe zdjęcie z aparatu i jak wyglądało po obróbce. I zobaczycie, z jakiego zdjęcia można osiągnąć jakie efekty i dzięki temu możecie wpaść na jakiś pomysł, jak obrobić Wasze zdjęcia, które będą w podobnym stylu. Więc klikając w jakieś zdjęcie, już możemy sobie zobaczyć, jak wyglądała ta fotografia przed i po obróbce i później dążyć do podobnych efektów, kiedy Wy będziecie pracować z własnymi zdjęciami. Ogólnie, jak sobie wpiszecie w Google nawet before and after photography, no to bez problemu znajdziecie wiele takich inspiracji. Jednak ten katalog tutaj na Pinterestie zawiera już wiele naprawdę ciekawych pozycji i tutaj regularnie autorzy też wrzucają swoje zdjęcia przed i po, więc możecie sobie podglądnąć, jak wygląda właśnie ten proces obróbki zdjęć u innych fotografów. I to jest, tak jak mówię, bardzo pomocne, szczególnie dla osób, które szukają pomysłu na jakąś obróbkę zdjęć w jakimś konkretnym stylu i też takie podglądanie pracy innych usmysławia, jak, do jakich efektów można dążyć, jakie efekty można uzyskać, z jakich zdjęć, bo nieraz mamy podobne zdjęcie, ale nie wpadlibyśmy na pomysł, żeby obrobić je na przykład w takim stylu, a efekt końcowy jest piorunujący, więc warto sobie podglądać właśnie pracę innych twórców i zobaczyć, jak oni pracują ze zdjęciami w obróbce graficznej. I to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że strony, które Wam pokazałem, również Wam się przydadzą, bo ja sam z nich często korzystam. A jeżeli macie jakieś również swoje miejsca w sieci, które obserwujecie, które są pomocne właśnie dla Waszej fotografii, no to pamiętajcie, zalinkujcie je pod tym filmem. Fajnie się jak wzajemnie inspirować, pomagać sobie, bo stworzyliśmy naprawdę fajną ekipę tutaj na kanale. Często komentujecie, często właśnie przedstawiacie swoje również propozycje, czy to filmów, czy linkujecie do różnych ciekawych miejsc, więc jak najbardziej wrzucajcie ciekawe miejsca w sieci, które warto śledzić, warto oglądać w komentarzach do tego filmu. Być może w przyszłości właśnie z takich Waszych propozycji powstanie kolejny film na kanale, w którym zaprezentuję następne strony, które będą pomocne dla fotografów. Nie zapomnijcie również o kliknięciu kciuka w górę pod tym filmem. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zachęcam Was do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka obok, bo wówczas dostaniecie powiadomienie, jak tylko wrzucę nowy film na kanał. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka!